Z Warszawy? Już jesteśmy. Już jesteśmy, chyba. Jesteśmy live. Jeszcze będzie odliczanie w każdym razie, jeżeli jeszcze się nie myli. Dzień dobry wszystkim tym, którzy już powoli gromadzą się na naszym spotkaniu online. Spotkanie online wyruszymy z minutowym, dwuminutowym opóźnieniem. Dwie po 20 wystartujemy, tak żeby wszystkie osoby, które chcą z nami dzisiaj być tego wieczoru i chcą słuchać o Szwecji, zadawać pytania o Szwecji, to poczekamy na to, aż będą miały szansę do nas dołączyć. Więc takie krótkie kilka kwestii organizacyjnych również sobie powiemy o tym. Mileno, Aldona, wasza niedziela dzisiaj? Burzowa. Burzowa. A w Sztokholmie słoneczko. Czytałem w jednym z rozdziałów w książce, że poświęcone zresztą pogodzie, że z tą szwedzką pogodą no jest właśnie różnie, że trzeba się cieszyć z tym słońcem, bo może być to ostatni dzień słoneczny, więc dzisiaj rozumiem, dokładnie. Brałeś to pod uwagę. Tak. Tak, ja od razu wyszłam na dwór, mamy tutaj w Sztokholmie bardzo fajny Nytorisfest, to jest taki... Jak to można powiedzieć? Po prostu festiwal taki uliczny, rynkowy festiwal, masa food trucków, jakichś ulicznych grajków, bardzo fajna sprawa. Trwa chyba jeszcze nawet do północy, więc ktoś zdążycie, jak ktoś jest w pobliżu. Tak jest. Polskim narodowym sportem są w taką pogodę jest grill, a w przypadku Szwedów, jak to wyglądało dzisiaj w niedzielę? Grilla to jest ciężko pewnie. Wiesz co, prędzej sobie pójdziemy na jakiś piknik albo coś takiego. Tak jest, dobrze. Mamy 2 po 20, więc powoli będziemy zaczynać. Dzisiaj spotykamy się w rytm książki. Książki Szwecja, gdzie wiking pije owsiane latte. Też mam. Więc tak, lektura za mną, wydawnictwo Pascal, tutaj się spotykamy w rytm właśnie tego tytułu. Może przedstawię wszystkim naszym oglądającym, naszym słuchaczom, widzom. Aldona Hartwińska, autorka bloga Pofikasz. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, wieczór. Oraz Milena Zaręba. Milena, autorka bloga Sztokholmianka. Dzień dobry, Milena. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Szwecji. Mam wrażenie, że od ostatnich 2-3 lat tej Szwecji w polskiej przestrzeni medialnej pokazuje się coraz więcej, ale o to za chwilkę zapytam. Kilka informacji dla naszych widzów. Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby w trakcie naszego spotkania zadawać pytania. Zadawać pytania. Mamy autorki online, więc bezpośrednio wasze pytania trafią do źródła. Jeżeli tym bardziej tok rozmowy albo pytania nie padną takie właśnie, które w rytm waszych, że tak powiem, upodobań, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się o Szwecji więcej, to zachęcam do tego, żeby takie pytanie zadać. Spotkanie, jeżeli chodzi o, jeżeli są z nami już widzowie, chciałbym, żeby być może skomentowali, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, czy na tych platformach, na których się łączymy, może dacie nam wskazówkę, czy możemy ruszać ze spotkaniem. Mam nadzieję, że tak, że nie macie problemów, tym bardziej, że niedziela w Warszawie, pod warszawskich miejscowościach, łączę się z Sulejówka, jest bardzo burzowo, więc zachęcam do tego, żeby napisać na komentarzu, czy wszystko jest w porządku. I widać i słychać, dostajemy potwierdzenie, w takim razie bardzo się cieszę. Na początku chciałbym wspomnieć o tym, że dzisiaj podczas naszego spotkania nie padnie tyle pytań, jak pewnie wszyscy sobie tego byśmy zażyczyli. Dlaczego? Bo każde spotkanie, tudzież nasze spotkanie jest pretekstem do tego, żeby sięgnąć po więcej, żeby sięgnąć po książkę Szwecja, gdzie wiking pije owsiane latte. Tam, że tak powiem, kompleksowa wiedza na temat tego, jak patrzeć na Szwedów, więc zachęcam do tego, żeby sięgnąć więcej. I tak jak wspomniałem,
Szwecja w ostatnich miesiącach była na ustach nas wszystkich. Ja pozwolę sobie dotknąć temat, który jest mi najbliższy. Mowa tutaj o kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście o Szwedach w polskich mediach było bardzo dużo. Oczywiście w związku z przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest bardzo ważne wydarzenie. Właśnie, czy dzisiaj, jeżeli chodzi o atmosferę dyskusji wokół tego tematu, właśnie bezpieczeństwa, jak jest w Szwecji? Może ciebie, Aldona, zapytam. Jak jest w Szwecji w kontekście bezpieczeństwa? Znaczy, wydaje mi się, że Szwedzi nigdy nie podchodzili do tematu bezpieczeństwa tak bardzo na serio. Nawet była sytuacja, kiedy w archipelagu sztokholmskim pojawiła się nieznana łódź podwodna, która później okazała się być jakimś rosyjskim okrętem. To nie wzbudziło to jakiegoś poruszenia. Przez moment w Slussen w centrum stała Duma Narodowa Szwedzka, wielka łódź podwodna, i ludzie chodzili, zwiedzali, oglądali, ale wydaje mi się, że takiego jakiegoś zbyt bezpiecznie jest w tej Szwecji, żeby można było na serio zdawać sobie sprawę z tego, że gdzieś tam na świecie toczy się wojna. I niby wszyscy są świadomi tego, co się dzieje w Ukrainie, ale mam wrażenie, że to nie dotyka Szwedów tak, jak dotyka Polaków. Nie wiem, czy Milena też podobnie uważa, ale jakoś w dysputy gdzieś tam w mediach raczej to tak się traktuje z przymrużeniem oka. Milena, czy temat już nieco ucichły, opadły emocje w związku z tym, co się działo całkiem niedawno? Znaczy bardzo, bardzo ucichły. My też pomagamy trochę tutaj w Szwecji, szczerze mówiąc, tylko w trochę inny sposób. Mamy oczywiście darmową komunikację w Sztokholmie dla Ukraińców, jeżeli mają ważny paszport, ale oni bardziej się asymilują teraz tutaj. Mam nawet w pracy jedną Ukrainkę. To bardzo, bardzo mądra dziewczyna, więc wiesz, nie jest tak, jak słyszę, że podobno są jakieś problemy teraz w Polsce i troszeczkę nastroje się pogorszyły. Ale też temat na to troszeczkę już przycichł, bo teraz mamy wybory niedługo za 28 dni i to jest generalnie temat numer jeden. Tam też jest bezpieczeństwo, ale to głównie podsyca się, wiesz, te partie prawicowe tam troszeczkę podsycają takie tematy. A tak naprawdę to nie czuć jakoś specjalnie, że jest niebezpiecznie czy coś takiego w życiu. Nie czuję się tak. Tak. Książka, która wyszła spod waszego pióra, dotyczy przede wszystkim też takich sytuacji lifestyle'u, sytuacji życiowych. Ona pokazuje, jakim życie Szwecji jest, może też z dala od tej wielkiej polityki, więc o niej dzisiaj rozmawiać nie będziemy, ale pozwolę sobie jeszcze na początku zadać pytanie, bo fragment tej książki też poświęcacie, jeżeli już jesteśmy w kwestiach bezpieczeństwa, wojsku szwedzkiemu, to że to wojsko jest bardzo otwarte. Jeżeli chodzi o i zarówno tutaj kwestie płci, ale również też orientacji. I to może ja od razu, że tak powiem, podchwycę pytanie, bo ten rozdział znalazł się w książce między innymi dzięki tobie, dlatego że to ty mnie kiedyś zaprosiłeś do rozmowy na temat szwedzkiego wojska i ja zagłębiając się w ten temat tak naprawdę odkrywałam to, ile, bo ja widziałam tylko jedną kampanię na oczy, czyli przyjdź taki jaki jesteś, całe miasto było oblepione plakatami baletnic, nie wiem, klaunów, no, różnych ludzi, którzy po prostu, taka była komunikacja szwedzkiego wojska, że niezależnie kim jesteś, to jesteś tu mile widziany. Ale się okazuje, że tak naprawdę szwedzkie wojsko takie kampanie prowadzi już od lat i na różnych studiach marketingowych czy z komunikacji studenci analizują te kampanie reklamowe, które szwedzkie wojsko robi. Szwedzkie wojsko na przykład teraz trwa miesiąc dumy i wojsko maszeruje razem w paradach równości. Więc to jest po prostu niesamowite, że i w tym roku hasłem, który towarzyszył paradzie, było to tęczowa flaga i podpis, że flaga, której warto bronić. Uważam, że to jest super, bo u nas komunikacja, były kampanie reklamowe polskiego wojska, ja pamiętam, było hasło nie zawsze widoczni, nie zawsze obecni, więc jest taka delikatna różnica tutaj w komunikacji. Tak, zdecydowanie. No, no warunki polskie ciężkie do zrealizowania. O Szwecji ostatnio było bardzo głośno, jeszcze dotkniemy tematów zdrowotnych, bo one też się pojawiały w polskich mediach, ale czy właściwie Szwedzi
lubią, kiedy się o nich mówi, kiedy się o nich rozmawia, kiedy te tematy szwedzkie są na agendzie, powiedzmy, międzynarodowej. Mówię o tym, bo też Milena w jednym rozdziale pisze, że Szwecja to jest kraj dla samotników. Tutaj cytując, tu nigdzie nie muszę się śpieszyć, tu człowiek nie żyje w tym wyścigu szczurów. Wiesz co, to może tak faktycznie być. Nie wiem, jeżeli chodzi o to, jak Szwedzi widzą swoją obecność gdzieś indziej. Oni chyba się aż tak bardzo nie interesują tym, tak? I nie ma tak, że gdzieś w zagranicznych mediach ktoś wspomniał o Szwecji, bo tak naprawdę niedużo się mówi. Teraz się mówi a propos tego NATO, wcześniej się mówiło a propos tej pandemii, naszego szwedzkiego modelu walki z pandemią. I to tak naprawdę tylko gdzieś tam było wspomniane. Nie spotkałam się z czymś takim, że jest cała relacja tego, jak Szwecję widzą za granicą. Oni się chyba tym nie interesują za bardzo. Tak. Znaczy nikt się nie interesuje pod warunkiem, że mówią dobrze. Że mówią dobrze, jak najbardziej. Jeżeli mówią niedobrze, to wtedy reakcja jest stanowcza i natychmiastowa. Tak jak było w przypadku, kiedy ówczesny premier Kaczyński przemawiał w Sejmie i wyraźnie powiedział o tym, że w Szwecji jest tyle i tyle stref no go i że no, generalnie Szwecji już nie ma i wtedy była stanowcza reakcja i ambasady, najpierw ambasada szwedzka w Warszawie, później wypowiadali się politycy, ja nie wiem, czy to się rozbiło wręcz o premiera Szwecji, ale reakcja była stanowcza. Tak samo oni niby się nie udzielają tak za bardzo na temat, ale dają nam znać. Na przykład plakaty wszędzie rozwieszone Olgi Tokarczuk, która dostała Nobla, więc to jest tak, że niby nas to nie interesuje, co o nas gadacie, ale my wam tutaj szpileczkę wbijemy. Tak jest. O ile, no, czyli tak, Szwedzi albo komunikacja wokół Eurowizji, albo właśnie Nobli, to jest taka bezpieczna dla Szweda komunikacja międzynarodowa. A jak to funkcjonuje w takich kwestiach sąsiedzkich, wzajemnych relacji pomiędzy jednym sąsiadem a drugim? Czy właściwie tam lubią toczyć własne życie wokół własnych czterech kątów? To jest bardziej właśnie w ten sposób. Ja mogę mówić z takiej perspektywy sztokholmskiej i kiedyś był nawet jakiś taki prześmiewczy filmik albo bardziej humorystyczny, jak stać się Szwedem i to trzeba wtedy wyglądać przez wizjer, czy nie ma kogoś przypadkiem na klatce, no bo można się natknąć na niego. Jak się natknie, to co powiedzieć wtedy? Przywitać się, nie przywitać? Jak już powiesz hej, no to co dalej się spytać? Pogadać o pogodzie albo nie pogadać o pogodzie? To raczej jest tak, że unika się takich jakichś bardzo zacieśnionych kontaktów z sąsiadami. Nie znam nawet tutaj sąsiadów z klatki, powiem ci szczerze, to jest dla mnie dramat, bo jak byłam w Polsce, to mieszkałam na wsi w Polsce, więc relacje z sąsiadami super. Wszyscy się znają, wszyscy sobie rozmawiają, a tutaj to tak nie bardzo. Nawet wiesz, tej szklanki cukru nie pożyczysz, to jest lepiej już iść do sklepu i kupić, niż ryzykować, że będzie jakaś tam gadka, szmatka albo coś takiego. A tak ogólnie to nie ma jakichś takich problemów, powiem ci szczerze. Jeżeli się pojawiają, piszesz sobie karteczkę, wywieszasz, że jesteś bardzo niezadowolony z jakiegoś powodu i to wisi sobie na drzwiach, na pewno gdzieś tam do któregoś sąsiada zainteresowanego to dotrze. Bo wiesz, jeżeli powiedziałbyś wprost, no to ryzykujesz, że ci odpowiedzą jeszcze. To jest dopiero problem. Jeżeli o tych dalszych sąsiadów chodzi, czyli tam Norwegów czy Finów, no to najlepsze żarty się opowiada o nich, prawda? Tak. Wszyscy są najgłupsi, my jesteśmy najmądrzejsi, ale to każdy nawzajem się tak traktuje. Tak, ale to chyba każdy naród ma takie swoje dowcipy. To samo to w jeden, to jeden szwedzki kawał na temat Norwegów? Na temat Norwegów ci nie powiem. Ja znam. Dlaczego Norweg pije mleko w sklepie? Bo jest napisane up na her, czyli otwórz tu. Ja zachęcam wszystkich słuchaczy, że jeżeli naszych widzów, jeżeli mają pytania do autorek, my dzisiaj rozmawiamy o Szwecji, zapraszam do zadawania pytań właśnie w komentarzach. Ale też wydaje mi się, że pytanie o szwedzką duszę to też jest trudne, bo same o tym piszecie, zaznaczacie, że Sztokholm to jeden odrębny świat, a cała Szwecja to jest zupełnie inny świat. Z czego wynika ta różnica?
Zaludnienia prawdopodobnie. Wiesz co, tutaj jak w całej Szwecji jest 10 milionów osób, to tam w rejonie sztokholmskim my tam go sobie rozszerzamy albo pomniejszamy w zależności od potrzeb, ale może żyć około 2 milionów osób, więc tutaj masz cały przekrój szwedzkiego społeczeństwa. Tutaj łatwiej o pracę, tu jest multikulti, tu zupełnie inaczej się zachowujemy i inaczej się życie toczy innym tempem, inne są możliwości, innych ludzi spotykasz, w ogóle spotykasz ludzi, od tego zacznij, bo przecież tam na północy to spotkasz prędzej dzika albo Łosia. sarnę, albo łosia, a sąsiada nawet nie znasz, bo on tam gdzieś za lasem, za górami sobie mieszka. Ale myślę, że to też jest troszeczkę, wiesz, tak z przekory, bo to tak samo w Polsce na warszawiaków się mówi, że to najgorsi też jest Warszawa kontra reszta świata i pewnie w innych krajach też, chociaż nie powiem ci, w innych jeszcze nie mieszkałam, nie spotkałam się z tym. A co, jak co, to do Sztokholmu jadą załatwić sprawy. W Sztokholmie wszystko jest, korzystamy z tych dobrodziejstwa. Jak właściwie, to jest tak rzeczywiście, że Szwedzi, no właśnie, jakie mają zdanie na temat swojej stolicy? Dużo ludzi. To jest tak, że jest natłok ludzi, po co są ruchome schody, albo po co takie długie te ruchome schody. Jeszcze mają psy, które jeżdżą metrem, jak profesjonaliści, to bardziej takie rzeczy są. No i w dodatku tam wie, że tam nie ma czegoś takiego, że się bardziej, jeżeli zwraca uwagę na subkulturę, albo jak, że w Sztokholmie ludzie inaczej wyglądają, inaczej się ubierają, to raczej nie ma czegoś takiego. Raczej mamy, że jesteśmy takie, że jesteśmy zadufani w sobie. Dlatego nas wszyscy nazywają tymi cholernymi sztokholmianczykami i tam coś tam, takie rzeczy. Oczywiście, oczywiście. W rytm jeszcze tego pytania na temat samotności, odrębności Szwedów, że lubią jednak żyć w własnym sosie, w własnych czterech ścianach. Jak ma się do tego ta kwestia transparentności, od tego, że piszecie też o tym w książce, że Szwed może sprawdzić w dokumenty, sprawdzić zarobki, dobrze pamiętam, poziom życia drugiego Szweda. Jak wygląda to właściwie w praktyce i dlaczego Szwedzi na to się decydują? Znaczy, generalnie wszystko można sprawdzić, to nie jest skomplikowane, bo się wchodzi na stronę internetową, nie jedną, bo tam tych stron jest kilka, wpisuje się nazwisko i wie się wszystko, począwszy od daty urodzenia, po adres, po ludzi, z którymi się mieszka, zarobki, imiona, nie wiem, rodzic, nie, to chyba nie, tego nie ma, ale kwiaty można tego wysłać. Tego nie ma, można. No, więc wydaje sobie zażyczyć. No, ale różnica chyba polega na tym, że już Szwedzi przywykli do tego, że tak jest i już, i się zupełnie tym nie emocjonują, natomiast rodacy nasi się bardzo emocjonują tym, że można ich sprawdzić, i widziałam wiele razy takie dyskusje się toczyły na Facebooku, że zastanawiali się, w jaki sposób się można wypisać w ogóle z tej listy, bo trzeba mieć, bo Zlatana tam nie znajdziesz tam, nie wiem, premiera czy jakichś ważnych osobistości, to jest z oczywistych względów i to jest właśnie dlatego można się z tego wypisać, ale taki normalny obywatel to musi mieć naprawdę poważny powód, żeby nie można było go wyszukać. Nie do zrealizowania w warunkach rzeczywiście polskich. I tutaj być może sami Szwedzi nie widzą w ogóle pewnie żadnej potrzeby, żeby szukać takich informacji o swoim sąsiedzie. Tak jest? No, szczerze mówiąc, to nikogo nie interesuje. To jest dla nas, dla Polaków, to jest rzecz egzotyczna, a tutaj to każdy wie, jak jest, i nikogo to nie interesuje. To jest głównie. Myślę, że głównie to może to dotyczyć przeciętnych zarobków, jak masz te rozmowy, tak jak pisałam w książce, jest co roku rozmowa na temat zarobków i żebyś wiedział tak mniej więcej, ile powinieneś zarabiać, no to możesz sobie wygooglować tam kolegę, ale tak naprawdę no to nie jest żadna sensacja. Na co Szwedzi lubią w takim razie wydawać pieniądze, jeżeli już o pieniądzach mowa? To ciekawe pytanie. Na podróże, moim zdaniem. Bardzo dużo podróżują. Szczególnie ja w ogóle mam dużo obserwacji w mojej rodzinie, że na emeryturze to się właśnie podróżuje i się dalekie podróże urządza. I w ogóle Szwedzi kochają jeździć do Tajlandii, która przecież to nie jest tania podróż. Nawet w Tajlandii są wioski, gdzie są szyldy po szwedzku i można, przedszkolanki pracują, które się dziećmi zajmują po szwedzku, i można klopsiki zjeść. Także lubią podróżować, w dalekie podróże ruszać, więc wydaje mi się, że kupa kasy idzie właśnie na podróże.
No i poza tym życie toczy się na mieście takie bardzo, bardzo żywe. Chodzą po knajpach, które nie są tanie. Jeżeli masz ochotę pójść potańczyć do klubu, no to musisz się nastawić na to, że drinka sobie kupisz za 200 zł, mówię o złotych. Więc to tak, to mi się wydaje, że drugie, czyli życie towarzyskie. I co to może być jeszcze? Ja też myślałam głównie o tych restauracjach, powiem, bo to kiedyś, nie wiem, czy to my rozmawialiśmy, Aldona, o tym, że to jest taka stygma w Polsce, że jak wydasz pieniądze na jedzenie, to wiesz, pokazujesz jakiś styl życia i że cię stać. A tutaj w Szwecji to jest zupełnie normalne. Mamy niedzielę, to sobie idziemy z rodziną do restauracji, po prostu, żeby pocieszyć się życiem. A i przecież ten, na co wydają Szwedzi pieniądze? Na rejsy. Do Finlandii, te wszystkie. No, czyli podróże, no. No, podróże, jak najbardziej. Podróże krótsze, podróże dłuższe. Coś w tym stylu. Tak, zapamiętam takie zdanie, że właściwie też w myśl poprzednich rozmów, ale też rozmawiamy o pieniądzach, że Szwedowi jest lepiej patrzeć w portfel niż w okno. Dobrze pamiętam chyba. Brak zasłonek jeszcze. Brak zasłonek. One są niepotrzebne, wiesz. Nikt tam ci nie zajrzy do tego okna. Nikogo nie interesuje, jaki ty masz telewizor, czy jakiego koloru masz ściany, czy cokolwiek. Twój sąsiad nie musi kupować większego telewizora tylko dlatego, że ty sobie kupiłeś jakiś telewizor. Tak, Polacy, i to też o tym przekonujemy się po tej lekturze książki, że Polacy lubią cały czas być w tej opozycji, że nie potrafią zrozumieć tego szwedzkiego stylu życia, bycia, że Polacy cały czas chcą z kimś, z czymś czasami walczyć, przekonujemy się o tym. Pisanie książki o Szwecji, w ogóle zainteresowanie Szwecją, też wybór Szwecji ze strony Polki, no jest czymś egzotycznym. To taka, mówię, walka może czasami z własną naturą. To jest, ja tak odczuwam, to powiem ci szczerze. I ciężko mi nadal zrozumieć, nawet po latach, ale to już przechodzi bardziej w takie nie negatywne nastawienie, albo że to jest dziwne, tylko bardziej taką chęć zrozumienia, dlaczego to tak jest, a dlaczego jest inaczej. I myślę, że to jest generalnie to, czego ty potrzebujesz, żeby zrozumieć szwedzką kulturę, to jest po prostu ta otwartość i zrozumienie, że w Szwecji Polski drugiej nie będzie. Po prostu przyjechałeś do nowego kraju i tutaj jest inna kultura, tutaj inaczej się ludzie zachowują i to nie jest ani gorsze, ani lepsze. My też mamy bardzo dużo cech, których tak naprawdę moglibyśmy Szwedom użyczyć. Ale to po prostu, wiesz, koegzystować ze sobą jakoś pokojowo i wszystko się da. No i też pamiętać, że jest się gościem, bo to też jest coś, o czym bardzo często się zapomina i komentuje się decyzje polityczne w kontekście tego, że to jest moja Szwecja, to przecież żadna twoja Szwecja, jesteś gościem tam i musisz żyć według reguł, które tam panują, a nie sobie samozwańczo je ustalać. A nie myślicie o sobie właśnie w takich kategoriach, że no jeżeli już tam tyle lat jestem, jeżeli żyję, no właśnie, że jestem częścią tego społeczeństwa. Ja to już bardzo dawno dostawałam takie komentarze, to chyba dawno temu udzieliłam wywiadu Przebojowej Polce i ona tam zwróciła uwagę, że kiedy mówię o Szwecji, to używam, że to jest u nas albo my jesteśmy i coś takiego. Ale to samo mówię o Polsce, jak Szwedom opowiadam o Polakach, to też jest my i u mnie jest zawsze my. Ja jestem częścią tego całego społeczeństwa. Plus teraz wystąpiłam o podwójne obywatelstwo, więc troszeczkę się poczuwam, wiesz, że będę troszeczkę bardziej swojsza. Ale na tobie się łatwo płaci podatki w Szwecji albo... Proszę. Na szczęście mi się nie płaci podatków w Szwecji, bo jestem cały czas w Polsce. To ze Szwecją jestem związana z tego względu, że mój mąż się tam wychował i dorastał. Tam kończył szkołę, do Polski wrócił na studia i my się poznaliśmy w warszawskiej szkole filmowej. I ja tak sobie żyję w rozkroku trochę pomiędzy Polską a Szwecją, ale z drugiej strony a propos tych podatków, ja to zawsze podkreślam, że okej, tam podatki są duże, ogromne, ale ty widzisz te podatki, jak się rozglądasz, że ten kraj jest stworzony dla ludzi, a nie odwrotnie, że idziesz sobie ulicą i zastanawiasz się, wow, w ogóle dlaczego my na to nie wpadliśmy, dlaczego w Polsce nie ma takich rozwiązań, dlaczego to nie działa u nas, a tutaj działa świetnie i jest kupa kasy ładowana w to, żeby było wygodniej ci żyć, żeby były, nie wiem, wszystko dostosowane dla niepełnosprawnych, dla dzieci, dla matek z dziećmi. W samej IKEA masz 6 toalet dla każdego innego użytkownika. Tata z dzieckiem, mama z dzieckiem, mężczyzna, kobieta, ktoś, kto
nie chce, ktoś się nie utożsamia z tą płcią, naprawdę 6 toalet z różnymi znakami. Mhm. I to jest fajne, że tam się możesz czuć z sobą, niezależnie od tego, kim jesteś, to po prostu się czujesz dobrze. I to są pieniądze, które idą z podatków. Powiem wam jeszcze, wtrącę tylko, Aldona, nie wiem, czy widziałaś, na Arlandzie jest pokój, toaleta. I zazwyczaj jak są te wszystkie znaki z przewijakami, no to jest w damskiej toalecie. One są już w męskich toaletach, marzę, że tata może użyć przewijaka. No przecież to jest... No ale nie bywa. Idąc dalej, nie zagłębiając się w te, bo to już można być ideologiczne kwestie, no to na przykład to, w jaki sposób są wyposażone szkoły, to, że dzieci nie muszą, Adam, mój mąż, opowiadał mi, że był w szoku, dlatego że jedyną rzeczą, którą musiał mieć do szkoły, to były buty, bo grał w piłkę. Nic więcej, wszystko dostał, książki, w ogóle plecaka nie miał, nawet laptopy dostają. Hale sportowe wyglądają jak boiska takie olimpijskie u nas. Szkoła ma, nie wiem, może basen to przesada, że ma każda szkoła ma basen, ale każda szkoła ma boisko, szatnie z szafkami, wszystko jest super wyposażone. Tak samo szkoły, ogólniaki, system, wszystko można załatwić komórką, czy to w urzędach, czy kupując bilet, no wszystko po prostu jest technologicznie rozwiązane tak, że się żyje łatwiej, no. Tak jest. Wspominacie też o tej aplikacji do parkowania. Rzeczywiście, że Szwedzi lubią aplikacje, więc wybierając się tam, warto zrobić research czy zapytać. No ja myślę, że aplikacja jest na wszystko. Na wszystko. Na wszystko. Założę się, że na pewno jest jeszcze jakaś aplikacja, nie wiem, do toalety, żeby zsynchronizować toaletę z telefonem, że na przykład klikasz i spuszcza się woda. No 100%. Oczywiście. Zrobimy chwilkę pauzy, bo za chwilę będziemy dalej rozmawiać o finansach, tak nazwijmy to, szwedzkich. Dzisiaj rozmawiamy o w rytm książki Szwecja, gdzie Wiking pije owsiane latte. Pojawiło się pytanie, żeby też zamknąć temat, który o tych relacjach Szwecja-świat. Adam Hopp pyta, rozmawiając o Szwedach, którzy nie przyjmują się tym, co o nich świat mówi. Zauważyłyście kwestię reakcji Szwecji na ostatnie antyszwedzkie plakaty w Moskwie? Czy było gdzieś, obserwowałyście temat? Tak, to jest... Tak, było. Pamiętam, że media, ja nie do końca śledziłam to, dlatego że ja byłam bliżej frontu, że tak powiem, ale widziałam, że we wszystkich, absolutnie wszystkich mediach pojawiły się krytyczne artykuły odnośnie tych plakatów. Dla niewtajemniczonych chodziło o to, że oni Astrid Lindgren nazwali nazistką, ale czy była reakcja polityków, to tego nie mogę sobie przypomnieć. Wiesz co, nie wiem, czy to jest bezpośrednia reakcja na to, czy po prostu reakcja na to, co się działo tam na Ukrainie, ale pod ambasadą rosyjską mamy w Sztokholmie pewien park i część tego parku nazwaliśmy miejscem wolnej Ukrainy, co też oczywiście Rosji się, no wyobraźcie sobie, nie spodobało i powiedzieli, że coś tam też, jakiś plac tam nazwał przeciw Szwecji, ale chyba do tego jeszcze nie doszło. Także to jest bardziej w ten sposób. Że my nazwaliśmy teraz i mamy miejsce wolnej Ukrainy albo plac wolnej Ukrainy pod ambasadą rosyjską. Tak. To teraz jeszcze czas, chwilkę na pytania. Twist oczywiście z Ukrainy jesteśmy. Tutaj Joanna pisze, że do szukania najbliższej darmowej toalety jest nawet aplikacja. Przyznam, że ekstra. Mówiłam. Przydałaby się. Ostatnio byłem w jednym z miast wojewódzkich. Przyznam, że z darmową toaletę jest bardzo ciężko w Polsce, nie tylko nawet ktoś, kto przyjedzie do Warszawy. Jeszcze pytanie, proszę wyjaśnić, co jest złego w gadce szmatce z sąsiadem z klatki, czego właściwie się obawia, to chyba Milena pytanie do ciebie. Wiesz co, w gadce szmatce jest złe to, że trzeba rozmawiać, że trzeba wchodzić w interakcję, bo to już nie wiadomo, czy czegoś nie powiesz, co może sąsiada urazić, a nie macie wspólnych tematów, bo się nie znacie generalnie. Ja widzę, że ty bardzo szwedzka stałaś się. W Polsce nie mają problemu o tym. Nie, zupełnie nie ma takiego problemu. Ja też nie mam za bardzo takich problemów, ale wiem, że oni mają, więc już nie zaczynam z nimi, żeby przypadkiem im tam nie sprawić trudności. Ale ogólnie w Szwecji jest coś takiego, że rozmowa ma mieć jakiś konkret, ma dotyczyć czegoś, jakiegoś konkretnego. To nie jest czas, to nie jest sposób na spędzanie wolnego czasu. Więc jeżeli nie masz jakichś konkretów, nie zawracaj nikomu gitary, to po prostu o to chodzi. Znaczy, mi się też wydaje, że to jest wszystko bardzo sprzężone z mentalnością Szwedów. Bo ty nie wiesz, jaki ktoś ma humor, ty nie wiesz, co się komuś przed chwilą stało, a może ktoś ma po prostu tak koszmarny dzień, że
ty go zapytasz, nie, ojojoj, jak to czerwone światło się długo pali, a ten ktoś w środku po prostu pulsuje mu. Inna sprawa, byłam na polsko-szwedzkim weselu i bardzo chciałam mówić po szwedzku i jakby naturalnym procesem w nauce języka jest to, że trzeba mówić, a Szwedzi, to też w sieci możecie się spotkać z takimi komentarzami, że oni nie lubią, jak obcokrajowcy mówią po szwedzku i że natychmiast przechodzą na angielski. I to mi się dokładnie przytrafiło na tym weselu, że coś tam próbuje kaleczyć i moja koleżanka Josefin przechodzi na angielski, więc ja do niej mówię, że Josefin, ja chcę mówić po szwedzku, dlaczego ty, ja tak źle mówię, że ty mnie nie rozumiesz? Ona mówi, że nie, ja bardzo dobrze cię rozumiem, ale skoro ty mówisz w swoim języku, w obcym języku, to ja też chcę mówić w obcym języku, żeby wyrównać szanse. I to trzeba zawsze o tym pamiętać, że to nie jest tak, że Szwed nie chce do ciebie zagadać, bo nie wiem, bo masz krzywy nos, albo że jest wredny. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Szwed nie chce zaburzać twojej przestrzeni, która jest najważniejszą rzeczą, jaką masz, no po prostu. Mhm. Tak jest. Ja witam też słuchaczy, widzów, którzy są na kanale Podróż bez paszportu, właśnie ten, który też mam okazję prowadzić, i tam się jeszcze pojawiło pytanie w myśl też poprzedniej kwestii, chodzi o podróże Szwedów. Tutaj wspomniałyście o tej Tajlandii. Szwedzi jeszcze upodobali sobie jakiś region świata? Hiszpania. Majorka bardzo, ale Tajlandia to jest chyba taki top. Meksyk. Teraz zastanawiam się, gdzie moi znajomi jeżdżą. tak, ale Tajlandia, Meksyk mi się kojarzy tak najbardziej. Zimą się raczej jeździ na północ Szwecji. Nie wyjeżdża się raczej jakieś Alpy. Po co Alpy, skoro my mamy Orę? My mamy w ogóle to znowu powiedziałam, że my mamy przecież oczywiście. To takie określenie hemester teraz jest bardzo popularne, żeby spędzać wakacje w kraju. W ogóle urlop w kraju, odkrywać piękną Szwecję. Mamy masę teraz fajnych kampanii reklamowych. Ostatnio była taka kampania, że jeździ bardzo znany celebryta i odkrywa różne miejsca z okładek płyt, które zostały zrobione w Szwecji, te zdjęcia. A tak to szczerze mówiąc mi się wydaje, że najbardziej Hiszpania i to tam po południe Hiszpanii, tam mam wrażenie, że wszyscy tam mają jakiś domek i zresztą taniej jest kupić sobie domek w Hiszpanii niż w Sztokholmie, więc może to też ma jakieś powiązanie z tym. Tak, i ale ostatnie, mówię, że domek w Hiszpanii, ale domki też ludzie mają w Szwecji, jeżdżą sobie do swojej studni. Tak, ta studnia, to też prawda. Bardzo, i bardzo popularny jest karawanik, to się chyba nazywa, tak? Podróże tymi taki karawanami. Taki samochód, nie? Tak, większość rodzin, które no, to jest bardzo popularne. No, ja kiedyś stałam w korku, który się składał tylko właśnie z karawanów, tylko z wozów kempingowych. To chyba się van nazywa, nie? Nie wiem. Kemping, czyli przyczepa kempingowa. Kamper się to nazywa. No, więc to jest bardzo popularne. Ostatnie pytanie w rytm komentarzy. Pojawiło się pytanie, i to też Mileno do ciebie, może w kontekście twoich relacji sąsiedzkich. A ty zostałaś uznana kiedyś, czy ty przez Szwedów jesteś uznana za swojego? Kiedy właściwie przychodzi ten moment? Jeszcze chyba nie przyszedł, ale wiesz co, ja się nie czuję jakoś bardzo szwedzka, moi sąsiedzi to też nie są za bardzo szwedcy, no tylko teraz myślę, że sąsiadów z tego samego piętra to mam Syryjczyków, ale nie powiem ci dokładnie, czy może mają jakąś inną narodowość, nie jestem pewna, zostawmy to. A w pracy też bardzo podkreślam, że ja jestem Polką i wszyscy to wiedzą, bo jestem głośna, ja wyglądam zupełnie inaczej, także to nie da się ze mnie zrobić Szwedki, to chyba jestem zbyt polska na Szwecję. Ja kiedyś spotkałam się z takim komentarzem, że raczej nigdy to się nie też mi się tak wydarzy, dlatego że mam kolegę, który mówi po szwedzku perfekt, także nie da się odróżnić jego od nie Szweda, bo w Szwecji się wychował i wszystko jest fajnie, dopóki nie przychodzi do nazwiska, które jest polskie. Pracuje w miejscu, gdzie są sami Szwedzi i faktycznie ma znajomych, kumpli, ale nigdy go nie zaprosili do siebie do domu, a mieszka tam już 20 lat. No. Więc ciężko to jest w ogóle zbudować relacje ze Szwedami. Oni mają swoje relacje od podstawówki, dzieciaczków małych i to jest też bardzo taką... No, to jest też taką rzeczą typową, że te paczki są od przedszkola i ciągną się do starości.
To też jest bardzo dziwne, bo wiesz, jest bardzo duży problem samotności w Szwecji, a jednocześnie, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, że nikt nie chce ci zakłócać tej twojej przestrzeni osobistej, to nie ma jakiegoś takiego zwykłego, czy tam flirtu, czy po prostu gadki w autobusie, czy jakiegoś po prostu sposobu nawiązania kontaktów, może online, ale ciężko jest tak się przebić przez tę taką barierę, którą Szwedzi sobie wokół siebie swoje. A ja widzę, co Joanna napisała, że nazwisko można łatwo zmienić w Szwecji, tylko po co? Ale po co? Po co to robić? No właśnie, to nie na tym polega, że ja zmienię nazwisko i będę jakimś tym liskiem, który się podszywa pod kogoś. To właśnie na tym polega, że ja chcę być sobą, a nie zmienić sobie nazwisko na, nie wiem, Lindström albo, nie wiem, inne jakieś tam... Ale jest generator szwedzkich nazwisk, chyba coś takiego jest. Tak, jakie ja miałam, w ogóle nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy, ale to było bardzo śmieszne moim zdaniem. Zrobiliśmy ten generator. To w komentarzu po spotkaniu podrzucicie link, każdy będzie mógł sprawdzić swoje nazwisko w wersji szwedzkiej i tym pytaniem też zakończymy kwestię pytań na ten moment. Wracamy do kwestii finansów, o których mówiłem. Właśnie, finanse szwedzkie. Starajmy się zrozumieć troszkę perspektywę. My dzisiaj w Polsce żyjemy wakacjami kredytowymi, problemy gospodarcze, ekonomiczne. Cieszymy się, że mamy tam kilka miesięcy przerwy. Jak jest właściwie z takim, powiedzmy, wyjściem na swoje? Z dobyciem mieszkania, z właściwie możliwością posiadania takiego mieszkania, jak się na takie mieszkanie czeka, no i właśnie jak jest z tym szwedzkim kredytem. A mówimy o własnym, tak, tak. Milena się uśmiechała, dopóki nie padło słowo mieszkanie, bo wtedy... Mieszkanie, dokładnie, bo mieszkanie to jest najcięższa rzecz do zdobycia, nie tylko w Sztokholmie, ogólnie w Szwecji, może tak. Tak mi się wydaje, wiesz, że większość mieszkań, większość domów jest tutaj państwowa i stoi się w kolejce się stoi po 15 lat, żeby dostać takie mieszkanie, ale jak już dostaniesz... Ale niewymarzone po 15 nie, latach. Nie, niewymarzone, nie, to w ogóle gdzieś tam... Wymarzone to 30. Coś koło tego, dokładnie. Także jest jeszcze taka opcja, żeby sobie to mieszkanie kupić, ale ceny w ogóle mieszkań w Sztokholmie, a domów już to już w ogóle nawet nie możesz sobie nawet pomyśleć o nich. To są jakieś kosmiczne ceny, więc mama z tatą mogą ci pomóc generalnie na wkład własny, albo trzeba kredyt łączony wziąć, ale to i tak są takie kwoty, o których nawet lepiej nie rozmawiać. To jest ten jeszcze zapytam, to może Polacy mają tylko takiego bzika na temat punkcie posiadania własnego po prostu mieszkania. Ktoś mi kiedyś powiedział, że Hiszpanie, Włosi, tudzież dzisiaj słyszymy Szwedzi, nie muszą mieć swoje. Mogą żyć całe życie w wynajmowanym mieszkaniu i to nie jest żaden problem. Znaczy ten wynajem szwedzki różni się tym, że jeżeli już masz to mieszkanie spółdzielcze, to cię z niego po prostu nie wyrzucą. To jest tak, jakby było twoje mieszkanie. Tyle, że nie, jakby właścicielem jest państwo, ale musisz w rażący sposób naruszać postanowienia umowy, żeby cię z tego mieszkania wyrzucili. W zasadzie możesz tam dokonać swojego żywota i jeszcze masz remont jakby co jakiś czas. Kiedyś to było tak, jak mama mojego męża przyjechała do Szwecji, to opowiadały mi, że remonty to się robiło co 10 lat na przykład, co 5. Co 10 lat wymieniali ci lodówkę, pralkę chciałam powiedzieć, jakiś tam piekarnik, ale teraz oczywiście się to zmieniło i ciężej jest się doprosić o to, żeby ci zrobili remont, ale generalnie na tym to polega, że nie jesteś właścicielem, a jeżeli coś się zepsuje, to naprawia właściciel, czyli spółdzielnia. Więc i faktycznie tak jest, że to głównie Polacy mają taki ciąg do tego, żeby mieć coś swojego, a Szwedzi sobie żyją w tych wynajmowanych mieszkaniach. Faktycznie niektórzy też dążą do tego, żeby mieć domek gdzieś pod miastem, ale jeżeli się mieszka w Sztokholmie, to po co kupować mieszkanie za te, nie wiem, 80 milionów koron, może przesadzam trochę, to już... Trochę, może. Dużo, ale... No, ale po co, jeżeli nie wiesz, czy ty w ogóle będziesz mieszkać w tym Sztokholmie, że może coś ci się zmieni w życiu, będziesz chciał wyjechać do Hiszpanii na przykład. A nawet najgorsze jest to, że jak już sobie kupisz, to też nie bardzo możesz to mieszkanie spersonalizować, ponieważ wtedy nie odsprzedasz. Jeżeli już masz, to jest to bardziej inwestycja, dlatego my mamy te wszystkie na ścianach biele szarości, jakieś neutralne rzeczy, że jeżeli w zasadzie, jeżeli pójdziesz i nie wrócisz, to można zobaczyć, że tu w zasadzie to ciebie nie było nawet w tym mieszkaniu. A też chyba jest coś takiego w ogóle w Polakach, że my mieszkamy...
tam, my szukamy pracy tam, gdzie mieszkamy, a inne nacje przeprowadzają się tam, gdzie jest praca, ale czy to Szwedów dotyczy, to tak chyba nie, to bardziej Stany Zjednoczone, co? Oczywiście. Cieszę się, że wspomniałaś o tej estetyce, o kolorach białych. Zapytam się zaraz o czerwony, ale jeszcze, Aldona, wspomniałaś o tej pralce. To może wyjaśnijmy wszystkim, że Szwedzi pralki własnej chyba w domu nie mają. No z reguły nie mają, bo są również pralnie spółdzielcze, czyli mogą być albo w piwnicy, albo w jakimś osobnym budynku poza blokiem. I generalnie to też właśnie jest kwestia tego, że właścicielem mieszkania jest państwo, spółdzielnia, a pralka jest takim sprzętem, który często jest awaryjny i nie daj Boże, by się wylała woda, podtopiłaby to mieszkanie, to po prostu do końca życia się nie wypłacisz, więc to też jest duże ryzyko. A poza tym dużą wygodą jest to, że tam są pralki, które są ogromne, gdzie możesz wsadzić kołdrę, co w normalnych tych pralkach takich domowych jest ciężko. Kurtki zimowe, czy jakieś takie duże gabaryty, później sobie to suszysz, bo poza pralką jest suszarka, magiel, w ogóle no, szafa do suszenia, pięknie sobie rozwieszasz rzeczy i one ci się suszą w takiej szafie, albo jest i bęben, ja to cały czas torkarka nazywam, jak to się nazywa? To suszarka tak, bębnowa, może się to nazywa? Bębnowa, tak, gdzie sobie bieliznę suszysz i po godzinie jesteś ogarnięte, masz całe pranie, a no więc to jest no, takie ułatwienie życiowe. Ułatwienie życiowe. To wróćmy w takim razie do kolorów. Zastanawiam się, co myśli taki typowy Szwed, jeżeli chodzi o polską architekturę i estetykę polską. Ja jestem wielkim przeciwnikiem wszelakich, nazwijmy to, billboardozy i reklamy w wersji szczególności mniejszych miast. No, oczywiście jakieś takie małe uchwały krajobrazowe pojawiają się w poszczególnych miejscowościach, ale sami Szwedzi nazywani, i to cytuję z książki, farbowi naziści, to nawet politycy mają przejmować się kolorami. O co chodzi z tymi kolorowymi domami, konkretnie czerwonymi? Ja bym chciała też nawiązać do tych billboardów, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, która mnie zszokowała, to, że w Szwecji nie ma reklam na ulicy. Nie ma. I jakby zauważyłam to, bo to jest tak, że podróżujesz sobie po tej Szwecji i nie zwracasz uwagi na coś, dopóki coś cię nie oświeci. I mnie oświeciło, że tych reklam nie ma, kiedy zbliżały się wybory i zobaczyłam właśnie gdzieś wetknięte w ziemi na patyku twarze polityków. I mówię, kurde, w ogóle co? I nagle sobie zdałam sprawę, że faktycznie w całej Szwecji nie ma reklam. To jest tak, że przy sklepach na przykład gdzieś są jakieś reklamy produktów, ale żebyś szedł ulicą i widział billboard? Piękny nie, billboardów chyba nie ma. Tak samo w Szwecji, w Sztokholmie jest jedna wielka ściana tam w centrum, niedaleko Hötorget. I tam jest faktycznie wielka na ścianach, gdzie się to wyświetla, ale poza tym to nie jest tak, że atakuje. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek lubi, jak atakują go te wszystkie billboardy, albo beton, albo w ogóle jakieś inne takie rzeczy mało estetyczne. Tutaj w Szwecji mamy większość kraju pokrytą lasem i to naprawdę się o tę naturę dba. To nie jest tak, że wyrzucisz sobie po prostu śmieci do lasu i trudno, no to niech sobie leży teraz. To jest też specjalnymi prawami tam wszystko ogarnięte, ale też to jest mentalność Szwedów, która po prostu, oni sobie cenią tę naturę, oni cenią sobie, że sobie wyjdą do lasu, oni cenią sobie, że mają blisko wody, że to jest, że ptaki ładnie śpiewają, zresztą tutaj po Sztokholmie kicają sobie zające i one w ogóle się mnie nie boją. Jechaliśmy kiedyś taksówką po regionie Dalarna i tam facet nam opowiadał o tym, że przyjechał jakiś Niemiec, którego tam no, wynajął. I on tak patrzy na ten cały las i mówi, jo, ale to by było fajnie tak wyciąć to wszystko, ile tu jest możliwości, żeby zbudować jakieś osiedle nowe albo coś takiego, czemu wy tego nie robicie? I on się tylko tak spojrzał, po co? Generalnie po co? Skoro to jest takie ładne i po co to wszystko niszczyć? To też by nam się w Polsce przydało. Tak, no to czerwone domki jeszcze jesteście winni. Czerwone domki, no tak. Czerwone domki to jest typowy element szwedzkiego krajobrazu i to generalnie ma swoją genezę w kopalni miedzi w Falun, która teraz już jest nieczynna, ale ona jest wpisana tam na listę zabytków UNESCO. Można ją bez problemu odwiedzać. I to był...
To nie był odpad, tylko co to był, jakiś półprodukt? Nie, to było przy odzysku, jak wykopywali miedź, to był, tak, to jest odpad w pewnym To jest sensie. Tam odpad w miedzi, nie? odnaleźli takie związki mineralne, które dawały pigment, który nie dość, że był ładny, to jeszcze utrwalał bardzo drewno, więc oni zaczęli go używać na początku po to, żeby był wojskoodporny na temperatury. I generalnie jest tak, że widzisz stary dom szwedzki, który się już łuszczy, ta farba, ale ona dalej ma ten czerwony No, kolor. da, I w dokładnie, ogóle i nadal jest dobrze zatrzymany. I przez to, że to jest wszystko naturalne, bo to nie jest to w ogóle nie ma, syntetycznie jeszcze się nie udało uzyskać tej barwy. Mimo, że próbowano, bo ten pigment się kończy, prawda? No bo gdzieś tam miedź się w końcu skończy. I syntetycznie się nie udało odzyskać. I mówią na ten kolor, że to jest levande färg, czyli żyjący kolor, dlatego że ona, kiedy jest mokro, to ma inny kolor, kiedy jest sucho, to ma inny kolor. I te domy naprawdę zmieniają barwę. I to jest niesamowite. Tak. Ten pigment kończy się za 68 lat, tak? Coś takiego podawali w Coś każdym w tę razie. stronę. No. Tak, podawałeś w tej książce. W takim razie, jeżeli wiem o czerwonym, to czym jest biel sztokholmska? A biel sztokholmska to jest cokolwiek ci się zamarzy. Nie mamy tak normalnie definicji bieli sztokholmskiej. To jest kolor neutralny, który może być troszeczkę w stronę żółtego, troszeczkę w stronę szarości. To może być kolor czosnku, to może być kolor skorupki jajka, to może być kolor przebiśniek albo cokolwiek. Malujemy tym ściany po to, żeby się nie wyróżniać. To jest tak, że zbyt spersonalizowane mieszkanie może być ciężkie do sprzedania, a tak jak wcześniej mówiłam, to jest inwestycja na przyszłość. Teraz troszeczkę odchodzimy tam i szalejemy, także jest troszeczkę beżu, troszeczkę szarości, także wiesz, tu już jest karuzela kolorów i możliwości, ale raczej takie, że zielenie czy czerwienie w ogóle w środku domu, to chyba też w Polsce nawet się by nie przyjęło. Tak, Ale nie. faktycznie jest tak, że jak wyjeżdżasz poza metropolię, metropolię to w ogóle tak O, w cudzysłowie, no, to tam to jest zupełnie inna sprawa. Domy są naprawdę czerwone i to jest tak, że całe wioski są w kolorze, bo to jest czerwień faluńska się nazywa, stąd, że to pochodzi właśnie z kopalni miedzi w Falun. I zdarzają się jakieś tam czarne domki, niebieskie, no ale generalnie jest wszędzie, gdzie się nie obejrzysz, króluje ta czerwień. I to też Falun fajnie wygląda, bo idziesz sobie miasteczkiem i wszystko jest czerwone, poza kościołem na głównym placu, który jest tam żółty chyba, czy coś w tym stylu. On jest taki żółtawy. W ogóle teraz Jakie przyszło żółtawy, mi no. do głowy, że co nie wspomniałam, że ta biel sztokholmska to jest kolor wewnątrz budynków, w przeciwieństwie do tej czerwieni folońskiej. A Sztokholm na zewnątrz budynków jest beżowy, jest żółty, jest pomarańczowy, brązowy, bardzo jesienny. On jest w zasadzie każde, nie szary, to są kolory jesienne, bardzo, bardzo przyjemne. Niektóre budynki, które zobaczycie na pocztówkach, będą czerwone i zielone. Bardzo polecam tam iść na kawę, dobra. Tak. Jeżeli jesteśmy już wewnątrz budynku, wewnątrz kolorów, Marek Jasiński mówi o tym, że dodajcie też, że w mieszkaniach komunalnych na własną rękę nie można pewnych rzeczy robić, typu nie może zmienić łazienki. Tak, dlatego właśnie też powiedziałam, to mogłyśmy to dopowiedzieć, że mówiłam o tych remontach, że to remont musi zrobić ktoś ze spółdzielni, tak. Jeżeli chcemy coś na własną rękę, to musimy mieć zgodę po prostu na to. A ludzie, którzy akurat Marek wskazał łazienki nie bez przyczyny, bo trzeba mieć specjalne uprawnienia do tego, żeby cokolwiek zrobić w łazience. W sensie osoba, która zajmuje się remontem, musi mieć specjalne papiery na łazienki. O kredyt jest bardzo trudno. W kolejce czekają się. Mieszkanie ciężka sprawa, ale dwie rzeczy, dwie kwestie pod kątem drożyzny bardzo mnie zaskoczyły. Pierwsza to jest kwestia, dlaczego książki są tak drogie. Wiesz co, te książki nie są drogie, jeżeli chodzi o zarobki szwedzkie. To jest tak, że my sobie możemy pozwolić na te książki. Ta jedna taka książka, no ile ona może kosztować? 180 koron, to jest w bardzo dużym uproszczeniu tyle samo, co zarabiasz na godzinę, więc jeżeli książka kosztuje 40 zł w Polsce, a zarabia się 20, no to tak naprawdę te książki matematycznie są droższe w Polsce. A też Oczywiście. bardzo, bardzo lubimy korzystać z lopisów, sprzedawać różne książki po prostu komuś innemu i to oddawać im to drugie życie. Tam sobie kupisz już za 10 koron książkę, więc to są po prostu, wiesz, symboliczne kwoty, które w zasadzie możesz oddać darmo, ale jak już się zbierze tych 50 tych książek, no to lepiej to sprzedać i coś tam wyjdzie. One te ceny są
tragiczne, ale to nie są tragiczne ceny na warunki tutaj szwedzkie. Szwedzkie, No ja się prawie przewróciłam, jak z moim polskim portfelem weszłam do księgarni, bo ja mam takie hobby, że zbieram małego księcia we wszystkich językach, których się uczyłam albo próbowałam uczyć, i polowałam właśnie na szwedzkiego małego księcia. Jak pani mnie zaprowadziła do tej półki w księgarni i zobaczyłam cenę, to się prawie kopytami nakryłam, bo to chyba było 350 koron, a to przecież to nie jest gruba książka, nie? I to Ale popularna, te popularniejsze książki, one tyle kosztują, ale wiecie, na przykład te wydania kieszonkowe kupicie za 60 koron. Ale ja w końcu trafiłam w antykwariacie i trafiłam cudownego małego księcia w stanie idealnym, jeszcze z dedykacją dla Stiena w 89 rok. Więc w ogóle to jest, oczywiście, króluje na mojej półce. Nie tylko w księgarni można się zaskoczyć, ale również mając psiaka, zwierzę. Kwestia weterynarzy, jakbyście mogły o tym opowiedzieć. Dlaczego właśnie weterynarz jest tak drogi? Dlaczego jest drogi? To jest bardzo dobre pytanie, na które ja ci nie potrafię odpowiedzieć. To po prostu wszystko jest drogie generalnie. Drogi jest lekarz, drogi jest dentysta, chociaż oczywiście, jeżeli mamy ubezpieczenie, to jest tylko kwota, którą płacimy do pewnego poziomu, powiedzmy 1500 koron sobie ustawisz i więcej nie zapłacisz, resztę idzie z ubezpieczalni. Dlatego warto naprawdę zainwestować w to wszystko. Mój kot ma oczywiście też ma ubezpieczenie, bo inaczej bym się z tego wszystkiego nie wypłaciła. Czy ty, Aldona, wiesz, dlaczego to jest takie drogie? Czy po prostu jest drogie? Znaczy, generalnie usługi w Szwecji są drogie i to jest tak, że Szwedzi przyjeżdżają robić sobie zęby w Polsce, więc w Trójmieście ci wszyscy Szwedzi, którzy chodzą po ulicach, to prawdopodobnie albo zęby, albo paznokcie, albo fryzjer. Naprawdę. I impreza oczywiście, bo tu jest taniej. Ale to też moja szwagierka regularnie, kiedy przyjeżdża do Polski, to wszystko musi obskoczyć, kosmetyczne, usługowe sprawy, bo na przykład za zrobienie zęba 2000 koron trzeba zapłacić. Znaczy, to jest tak absurdalna kwota, że... Ale tam powyżej jakiejś kwoty to jest też Försäkringskassa tam wchodzi. Chyba powyżej 15 tysięcy oni finansują 85 tysięcy, ale to nie są sprawy kosmetyczne. To takie, które ci potrzeba, z tego co ja się orientuję. Jeszcze mi nie było potrzeba, więc się dowiem, kiedy będzie. Ale wybielanie zębów, jakieś takie bardziej widzimisiowe rzeczy. To są choroby. Dokładnie. To tego nie zwraca chyba Försäkringskassa, ale to mogę się mylić z tym wszystkim. A też nie każdy tak, wie. Tak. Ale jak się już idzie do tego lekarza, to ten lekarz dobrze leczy. Daga pyta właśnie, jak się leczy w Szwecji. To wiesz, co kogo zapytasz, to tak ci odpowiedzą, szczerze mówiąc. Bardzo dużo Polaków narzeka na to, że pójdziesz z czymkolwiek, a oni ci dają taki Alvedon, to jest, no i Buprom, powiedzmy, z tym wszystkim. Ale też jak się zagada do tego lekarza, nie miałam nigdy takich problemów. Chciałam skierowanie na testy alergologiczne, proszę bardzo. Chciałam badanie krwi, proszę bardzo. I to jest też inna kwestia, którą warto poruszyć, jest taka, że każda wizyta u lekarza jest płatna. Tutaj jest niby publiczna służba zdrowia, przepraszam, ale kosztuje wizyta tak około 200 koron, 250 w zależności od regionu i zbieramy sobie takie wydatki do pewnego poziomu, powiedzmy 1200 koron albo 1500, już teraz nie pamiętam, ile to jest w tym roku. I potem wszystko masz darmo. To jest po to, żeby z jakimś najmniejszym katarem po prostu nie latać do tego lekarza. To nie jest cena, która nas zaboli, to nie jest cena taka, którą wydamy, bo nam się nudzi. To jest to, proszę. Tak. Służba, okay, tak? Wszystkim tak. Tym, którzy są niezadowoleni z polskiej służby zdrowia, to ja naprawdę polecam czasami przejrzeć newsy. Tydzień temu zmarł 9-letni chłopiec, który skarżył się najpierw na ból brzucha, matka z nim pojechała na tamtejszy SOR, odesłali go z jakimś tam, nie wiem, może nie Alvedonem, ale odesłali go po prostu do domu, później zaczął wymiotować, znowu wróciła na ten SOR i znowu go odesłali, no i summa summarum po prostu chłopca musieli pochować i jest tam, wiele razy słyszałam właśnie historię o tym, jak bagatelizowane są rzeczy. Ja na przykład sama próbowałam kupić melisę, nie melisę, tylko walerianę, która przecież jest u nas jakby waleriana, no możesz ją jeść garściami. Tam kobieta oburzona, czy ja w ogóle mam zgodę lekarza, żeby kupić walerianę. Więc nic, żadnych suplementów diety nie kupi się w aptece. Znaczy, dobra, waleriana nie jest suplementem diety, no ale bardziej chodzi o takie
niby lekarstwa, ale jednak nic takiego poważnego, nie na przewlekłe choroby. Nie kupisz tego w aptece. Urofiroginy już nie kupisz na EGC. To absolutnie nie. Polacy szaleją za suplementami, zresztą pokazują to kolejne badania. Tak. Służba zdrowia, w szczególności ta polska, kojarzy nam się z kolejkami, długimi kolejkami. Wy w książce piszecie również, że Szwedzi mają swoje kolejkowe szaleństwo. O co dokładnie chodzi Szwedom w tych kolejkach? Kolejny raz rozbijamy się o mentalność szwedzką, czyli to, żeby nie wychylać się, być miłym i pamiętać o przestrzeni innych osób. I gdzieś tam w ich naturze jest to, że oni po prostu zawsze szukają tego, czy przypadkiem ktoś nie był przed nimi tutaj. I wtedy sobie się grzecznie ustawiają za nim. I kolejki stoją do autobusu na przykład. Że jeżeli zbliża się godzina przyjazdu autobusu, to ludzie ustawiają się w linii, dlatego że kolejka. W Szwecji można wsiąść tylko drzwiami obok kierowcy, żeby pokazać, że ma się bilet. Więc kolejki są... W kolejce się stoi do mieszkania przez lat 30, ale się stoi też w autobusie, stoi się na poczcie, stoi się, generalnie wszędzie są kolejki. Bardzo często są też te automaty do wydawania numerków, także bez tego ani rusz, nie będzie wiadomo, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi, więc zawsze, jeżeli idziesz do apteki, weź sobie numerek, jeżeli będziesz nawet i na poczcie, to tam też są chyba takie numerki, to w zasadzie wszędzie. Ja pierwszy raz w Szwecji spotkałam się z kolejką telefoniczną, taką, że dzwonisz do urzędu i odzwaniają. Masz 25. miejsce, odzwonimy i naprawdę odzwaniają. Niesamowite. Wychylanie się. W takim razie tu padło pytanie, Sylw z Harf mówi o tym, w jaki sposób w takim razie Szwedzi poznają innych, skoro nie lubią zagadywania. Mileno, jak poznaje się Szweda? Na imprezie. Na imprezie najczęściej. Na imprezie poprzez aplikację. Zwłaszcza do randkowania, jakieś Tindery, teraz jest Badu. Ja jestem 6 lat po ślubie. Coś w tę stronę, no tak. W każdym razie tam też się poznaje i nikt tam tak naprawdę, to wiesz, ludzi, którzy szukają tam znajomości jakoś w celach matrymonialnych, ich tam nie ma dużo, to jest bardziej na szybko, no ale... No i to jest też to, o czym mówiłyśmy wcześniej, że naprawdę ciężko jest poznawać nowych ludzi, bo oni się trzymają w swoich paczkach i nie dopuszczają do siebie. Więc... A może na studiach, w akademiku, na imprezie? To już właśnie to są te... Tak, w studiach, akademiki, coś takiego, bo wiesz co, to też jest poznać Szweda to są też dwie różne rzeczy, bo jeżeli poznasz ich na jakimś krótkim wypadzie wakacyjnym, oni będą dla ciebie bardzo mili, uprzejmi, ze wszystkim się zgodzą, cokolwiek powiesz, to masz rację i pomyślisz sobie, kurczę, jak dobrze nam się gada ze sobą i w ogóle czujemy, temat zaklikało, no przyjaciele już na zawsze, a to się okazuje, że wcale nie, bo oni ci nie chcieli po prostu urazić, więc cokolwiek powiesz, to nie ma problemu, to jest dokładnie tak samo, jak mówisz, bo my się i tak nie spotkamy przecież więcej, więc co za różnica. I będą ci sprawiali takie wrażenie, że żeby cię było jak najlepiej, żebyś się czuł po prostu jak najlepiej, żebyś nie poczuł się urażony czymkolwiek. A później dochodzi ta druga warstwa, która jest takim prawdziwym Szwedem, który już się nie boi powiedzieć, co naprawdę sądzi, jakie ma poglądy i wiesz, to może być kontrowersyjne, więc musisz bardzo być blisko z taką osobą, żeby naprawdę poznać Szweda. A to są moje lata. Albo się wrzenić po prostu. Mieszane małżeństwa to jest jeden z takich najbardziej skutecznych sposobów, czyli wchodzisz w związek małżeński ze Szwedem i wtedy naturalnie wchodzisz w jego towarzystwo. Tak. Albo jeżeli jesteśmy przy akademikach, zakończymy dzisiaj spotkanie, właśnie pytanie o edukację, chwilkę o studia. Jeżeli ktoś chce zadawać pytania, a ma pytania o Szwecję, to zachęcam do tego, żeby książkę zakupić, Szwecja, gdzie Viking pije owsiane latte, taka kompendium wiedzy na temat tego, i co myśleć, jak myślą Szwedzi i co myśleć o Szwecji. W takim razie pytanie studia. Zef pyta, czy Szwedzi powszechnie studiują? Czy studia są wymagane do pracy w urzędach czy stanowiskach biurowych? To są dwie rzeczy, na które odpowiemy tak, a jednocześnie nie są zupełnie ze sobą powiązane, tak jakby. Bo Szwedzi lubią studiować.
Tam praktycznie każdy studiuje i studiuje to cały czas. Tam masz, wiesz, jakieś dodatkowe kierunki, to jest hobby po prostu. Chodzisz na studia, bo Bo jest chcesz. fajnie, bo chcesz się dowiedzieć. A jeżeli chodzi o studia, to tak naprawdę to pewnie w konkretnych jakichś kierunkach tam są wymagane papiery z uczelni, ale bardziej patrzy się na to, jakie ty masz kompetencje, możesz kursy jakieś mieć, one też są bardzo dobre, a bardzo ważną rzeczą są referencje. To nie jest tak jak w Polsce, że napiszesz referencje na życzenie, tylko od razu je piszesz Z numerem telefonu. z numerem telefonu, że mogą od razu zadzwonić i oni I dzwonią. dzwonią, sprawdzają, czy na pewno ta osoba może dostać pracę. I jeżeli tam, wiesz, pracowałeś już w tej samej branży, już nie pracujesz, ale twój szef może powiedzieć, jasne, chcę się rozwijać, dobry pracownik był, nie ma nic przeciwko, to tak naprawdę to ma większą wagę niż dyplom z uniwersytetu. I co jest, ja mam takie dwa przeciwległe bieguny. Pierwszy, ojejku, pierwszy biegun to jest to, co się dzieje po skończeniu liceum szwedzkiego, czyli to, że bardzo popularne jest to, żeby biorą sobie po prostu przerwę albo na podróże, albo po prostu sprawdzają się w jakiejś pracy, ale generalnie bardzo często po szkole się po prostu rusza w podróż, na przykład dookoła świata. A drugą rzeczą to są studia osób starszych albo dorosłych i starszych, że jeżeli na przykład całe życie robisz w marketingu, ale w wieku 60 lat stwierdzasz, kurde, ja bym sobie, nie wiem, chciałbym zostać księgowym, to ty możesz tym księgowym zostać. Możesz zostać pielęgniarką, może już lekarzem nie zostaniesz, no bo to jest jednak To dłuższa jest chyba ścieżka, jeden taki. ale studia, by zostać pielęgniarką jest dużo prościej. I tam nie ma czegoś takiego, że wiek wyklucza, absolutnie. To samo tyczy się sportów, że bardzo dużo emerytów czy uprawia nordic walking, czy jeżdżą na rowerze, czy pływają. To jest bardzo popularne, żeby rozpoczynać w ogóle uprawianie sportów w dojrzałym, czy wręcz w podeszłym wieku. Nie musisz być mistrzem świata, ale chcesz to robić i to możesz robić. I to jest coś, co mi się strasznie podoba, to w jaki sposób gminy aktywizują starsze osoby i to gminy zachęcają do tego, żeby ktoś poszedł sobie może na studia i rozwijał swoją pasję, bo dlaczego nie? I to jest Tak. Oni super. ci jeszcze płacą za to wszystko, bo tam jest jeszcze takie, że w zależności od twojego wieku to jest albo jakiś procent wynagrodzenia tego, co byś miał w pracy, nie pamiętam dokładnie teraz cyferek, to nie chcę skłamać, albo są też oczywiście te pożyczki takie studenckie, które one są tak nisko oprocentowane, że to w zasadzie darmo takie tam dają. Są wszelaka pomoc taka, że jeżeli chcesz się przekwalifikować, to nie będzie to sprawiało ci trudności z życiem codziennym, że cię nie będzie stać na chleb, a i musisz sobie wybierać, albo tkwię w tej pracy, której nie znoszę, albo pójdę gdzieś sobie. I myślę, że właśnie to jest podstawą tego, że w Szwecji nie ma wyścigu szczurów, w Szwecji nie ma typowych korporacji. Oczywiście są ogromne koncerny i nawet my znamy je w Polsce, jakieś Tak. Skanska. Ale to nie jest Mordor. To właśnie mi chodzi, że to jest ogromna korporacja z ogromnymi pieniądzami, ale to zupełnie nie przypomina tego, co nam się kojarzy z korporacją, z white collarami, czy jak to tam się, nie wiem, czy po polsku jest takie określenie ludzi, którzy chodzą w koszulach zapiętych tak, że się duszą bez przerwy na śniadanie, że śniadanie się je nad komputerem i się kruszy gdzieś tam tą bułką na klawiaturę. Absolutnie czegoś takiego nie ma i mi się wydaje, że to jest właśnie podstawą tego, że ja nic nie muszę. Ja W mogę robić ogóle to, w na co mam pracy nie ochotę. musisz. Tak jak powiedziałaś o tych koszulach takich, ja się pytałam, w co ja mam się ubrać na rozmowę o pracy, czy ja mam się ubrać w ten żakiet, czy w te koszule, oni do mnie w ogóle w jaką koszulę, o czym ty mówisz? Ja w zasadzie poszłam tak, jak byłam w jakiś sweter, nie sweter, w ogóle jakieś dżinsy, coś tam, nikt na to nie zwraca uwagi. Ja chciałam im wytłumaczyć, że przecież to jest też kwestia szacunku, że ja pokazuję tutaj szacunek dla mojego rozmówcy, ale tutaj nie ma czegoś takiego, bo szacunek pokazujesz w inny sposób, a nie tym, jak się ubierzesz na to. I oni nie będą patrzyli na to, jak ty się ubrałeś, czy co sobą reprezentujesz ogólnie materialnie, tylko będą słuchali, co ty opowiadasz. A możesz przyjść, nie wiem, w jakichś powyciąganych. W jakichś tam łachach, nie wiem, to nie ma problemu. Tak, Ma dobre tak. referencje i mów to, co trzeba. Tak. Generalnie, proszę bardzo.
Milena, no, bardzo dużo wątków, o które mógłbym zapytać, dzisiaj nie padło, bo i chciałem więcej, dłużej porozmawiać o szwedzkim systemie edukacji. Pojawia się tutaj wątek sportowy i Zlatan, i oczywiście Eurowizja, ale zostawmy w takim razie wszystkich w takim niedosycie. Odróbmy, zachęcam tych, którzy nas słuchają na różnych stronach, platformach, żeby odrobili szwedzką pracę domową, wydawnictwo Pascal, Szwecja, gdzie Wiking pije owsiane latte. Książkę warto zakupić do Sztokholmu, tak, warto się wybrać do Szwecji. W szczególności ci, którzy kochają naturę, bo też to wybrzmiało Dużo dzisiaj o tym. zdjęć. Tak, dużo zdjęć. Książkę się bardzo dobrze czyta, tym bardziej, że jest podzielona właśnie na rozdziały. Duża dawka wiedzy dla kogoś, kogo ten kraj rzeczywiście interesuje. Serdecznie dziękuję też wydawnictwu Pascal za to, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. No i cóż, zachęcam do tego też, żeby sięgnąć na bloga Pofikarz, które prowadzi Aldona Hartwińska. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. I którzy chcą więcej o Sztokholmie, sztokholmianka, autorka bloga dzisiaj również była z nami, Milena Zaremba. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. A Państwu dziękuję za wszystkie komentarze, za pytania. Możecie jeszcze zadawać tutaj Aldona, Milena, social media, Instagram, Facebook zawsze chętnie odpowiedzą. No i cóż, dziękuję jeszcze raz i jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, do usłyszenia.